Cześć, witajcie. Łukasz Kobyliński, Agrobaza. Dzisiaj witam Was z pomieszczenia inwentarskiego dla cieląt, czyli przysłowiowego potocznego cielętnika. Chciałem trochę odczarować temat cieląt, które często są piętą achillesową w hodowli. Nie jest, moim zdaniem, samo postępowanie przy cielakach nie jest trudne. Co prawda wymaga trochę fachowej wiedzy i takiej konsekwencji w działaniu. Natomiast koniec końców myślę, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, żeby odchowywać cielęta zdrowe, które przyrastają dobrze i które nie marnują potencjału, które mają w sobie, jeśli chodzi o wysoko wydajne krowy. Teraz jak to zrobić, żeby uniknąć błędów i mieć dobre cielaki na koniec odpoju. Zaczynamy. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że podstawowym pokarmem dla cieląt w okresie pierwszych tam 2-2,5 miesiąca życia jest preparat mleko zastępczy bądź mleko pełne. Dyskusję na temat czy preparat, czy mleko pełne zbiorcze zostawię na kiedy indziej. Skupimy się na tym, że jest to preparat i tego się będziemy trzymać. To jest pasza podstawowa, która tak naprawdę w dużym stopniu decyduje, czy nasze cielaki będą satysfakcjonowały nas po tym okresie odpoju, czy też nie. Dlatego pojawia się teraz pytanie, czy warto oszczędzać na tych preparatach. Odpowiem na to pytanie trochę z innej strony. Otóż musimy wszyscy wiedzieć, że każdy dzień choroby na cielętniku to jest strata potencjału cielęcia przyszłej naszej jałówki i mlecznicy o jakieś około 200 kg mleka na każdej laktacji tej sztuki. I teraz zakładając, że ciele ma jakieś problemy przez 3 dni w swoim życiu, to tracimy około 600 litrów na każdej laktacji. To znaczy, że w przybliżeniu jest to 2000 litrów w całym życiu sztuki. Ile to jest pieniędzy? Najlepiej wiecie wy. Czy chcecie je tracić? Podejrzewam, że nie. Dlatego rozmowa o tym, czy preparat ma kosztować X czy X plus 2 złotych za kilogram, myślę, że powinna zejść teraz na drugi plan. Najważniejsze są zdrowe, witalne cielęta i tego Wam życzę. Po drugie, warto inwestować w dobrej jakości startery dla cieląt, to znaczy pasze, które są łatwostrawne i które są dobrze wykorzystywane przez zwierzęta. Co prawda starter to poboczna pasza tak naprawdę dla naszych cieląt, gdyż główną jest ten preparat mlekozastępczy. I teraz, jakie powinno być pobranie startera? Tak naprawdę one w pierwszym miesiącu życia no nie sięga kilku kilogramów, to jest zaledwie tak naprawdę kilkaset gram średnio w pierwszym miesiącu życia. Dlatego tak ważne jest, żeby starter był dobry, szybko pobierany. Najlepiej jeszcze, jeśli to będzie musli, czy jakiś starter teksturowy o nieregularnej strukturze, wtedy cielęta bardziej się nim interesują. Czym szybciej zaczną pobierać starter, tym lepiej. Wiadomo też, że warto jest mieć w cielętniku wodę. To jest dość, powiedzmy, oczywiste. Ważne, żeby była to woda czysta i warto też sprawdzać dość często jej jakość, jeśli są to wiaderka. Tu w tym miejscu, w którym się znajdujemy, są poidła. Dlatego jest automatyczne na ich napełnianie, więc tak jakby jest może to trochę łatwiejsze. I trzecią rzeczą, którą tak naprawdę jest bardzo banalna, natomiast czuję się w obowiązku, żeby powiedzieć na ten temat również kilka słów, jest higiena w cielętniku. W miejscu, w którym się znajdujemy, akurat cielęta korzystają z automatycznej odpajalni, która troszeczkę asystuje hodowcy w takich czynnościach, jak na przykład mycie smoczka.
z którego piją cielaki, bo robi się to automatycznie, tak? Jest automatyczne mycie. Natomiast jeśli poicie Państwo cielaki wiaderkami, to warto jest pamiętać o tym, że po pierwsze, po rozrobieniu preparatu trzeba go natychmiast zadać, żeby nie stawiać tego pójła w cielętniku. Bakterie otaczają nas ze wszystkich stron, są w powietrzu, w siłce, w budynkach, więc pozostawienie takiego, czy to nawet siary wcześniej, czy preparatu, może powodować, że tak naprawdę te bakterie się trochę namnożą i mogą powodować jakieś problemy z biegunkami u cielon. Także po pierwsze szybkie zadawanie, po drugie czyszczenie, jeszcze raz czyszczenie po ciepłym mleku, zimna woda, ciepła woda, tak trzeba tym rotować. Nie jest to tak naprawdę trudne, potrzebuje troszeczkę uwagi, ale warto, bo potencjał, jaki tkwi w cielakach, to jest tak zwane okno życia. Jeśli tu coś zmarnujemy w te pierwsze 2-3 miesiące, to już tego nie nadrobimy w przyszłości. Dlatego starajmy się dbać o nasze cielaki. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, zapraszam do lajkowania, udostępniania. Piszcie w komentarzach, jeśli macie jeszcze jakieś pytania. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Cześć!